Zdrowie, jasne. O co chodzi Oktawianowi, to już Senat niekoniecznie był potrzebny, tym bardziej, że Oktawiusz też powinien, a właściwie chce być konsulem. Oczywiście, to tak za młodym wieku, bo wówczas, kiedy na ten konsulat, że tak powiem, zarządzał jeszcze tego konsulatu od Senatu, to nie miał jeszcze skończonych 20 lat, więc to jest oczywiście tak zabłyskawiczna kariera, tym bardziej, że wcześniej oczywiście nie zdawał żadnych urzędów, tak de facto, bo czy ten okres zapuszcza Cezara do powierzenia mu właśnie godności konsula, no to jest dokładnie, on działa tutaj jako piratus, tak? Także bez żadnej sankcji z NATO, większej imperium, dopiero dostaje po brytyjskie na początku 43 roku. Także też to jest tutaj istotne w tym kontekście. Po zawiązaniu drugiego triumviratu, o którym wspominał, rozpoczyna się coś, co w pewnym sensie możemy nazwać polityką historyczną. System edukacyjny wymaga reformy. To nie ulega wątpliwości. Ustanawianie to jest pytanie, czy się rodzice byli zadowoleni ze szkoły, albo pacjenci zadowoleni z seniorem systemu i zabójstwa. Ochrony zdrowia, prawda? Ja słyszę to stwierdzenie. Oczywiście, tutaj mamy kilka bardzo kluczowych przedsięwzięć. Przede wszystkim Cezarianie, który został zreformowany pod koniec lat 90. tak zwana Lex Pedia. Lex Pedia to jest nazwa od jednego od kuzyna Tutusa Pediusza, który był kuzynem właśnie młodego Cezara, synem, przepraszam, wnukiem również jednej z sióstr Cezara. Wspomina o nim, został też wspomniany w testamencie, ale jakby jako postać drugoplanowa. I ta Lex Pedia zakładała wyraźnie wyjęcie wszystkich zabójców Cezara spod prawa, konfiskatę ich majątku, pozbawienie ich wszelakich urzędów i wypowiedzenie im oficjalnie z mandatu państwa. Co więcej, sami Tymiowiowie jeszcze przed decydującą sprawą podjęli też szereg działań, które, tak jak pan tutaj słusznie zauważył, miały na celu, rozpoczyna się ta polityka pamięci, tak, a więc kultywowanie pamięci Cezara, między innymi wygasiło się to w tym, że dzień idów marcowych, a więc 15 marca został uznany za tak zwany dies nefastus, co w rzymskim kalendarzu uważało dzień feralny, który nie miał odbywać się żadne posiedzenia Senatu. Czy zebrania komisji i podejmowanie żadnych spraw publicznych. Miejsce zabójstwa Cezara, więc Publia Pompejusza została zamulowana. I generalnie ważnym takim też elementem tej polityki historycznej był rok 42, kiedy to uchwalono tak zwaną Lex Ufrena, którą się oczywiście rozmaicie interpretuje, ale tak naprawdę możemy powiedzieć, że było to przyznanie Cezarowi boskich honorów. Czy to jest deifikacja do końca, to oczywiście można się spierać, tutaj są różne koncepcje w nauce, ale to nie o to w tej chwili chodzi. W każdym razie od tego momentu młody Cezar zyskał podatkową sankcję, mianowicie może on oficjalnie tytułować się jako Iuvius, a więc syn boskiego Cezara, co w kontekście legitymizacji jego pozycji ma znaczenie ogromne. Monety wydają się dobrym narzędziem do przekazywania pewnych idei związanych z Cezarem, młodszym i starszym i z morderstwem. Oczywiście, tych monety mamy bardzo dużo w tym okresie i również sami republikanie zadbali o to, aby odpowiednio na swój czyn, czyli zabójstwo Cezara, rozpropagować publicznie. Mamy taką bardzo ciekawą misję, na której ukazano dwa sztylety. Pomiędzy sztyletami znajduje się czapka wolności, tak zwany Pileus Libertatis. No i legenda Dignibus Martis, a więc nawiązanie wyraźnie, że w efekcie zabójstwa, zamachu dokonanego w Idy Marcowe, państwo odzyskało wolność. No, Cezarianie nie mogli tutaj być dłużni, że tak powiem, pozostać, że tak powiem, w tle, jeżeli chodzi o te misje monetarne. No i rzeczywiście mamy też emisję samych Cezaria tutaj i ten motyw zemsty też na tych emisjach monetarnych się pojawia, bo generalnie skonfrontowano na przykład na jednej z emisji postacie Cezara młodego z Cezarem seniorem, a na rewersie monety pojawia się z kolei postać Marsa. Prawdopodobnie Marsa Pultora, bo ten wątek Marsa Pultora będzie później rozwijany przed samą bitwą pod Filipi, decydującą o tym, o zwycięstwie nad republikanami. Źródła wyraźnie piszą tutaj Swetonius przede wszystkim i Ovidiusz w swoich pastirze. Młody Cezar ślubował w przypadku zwycięstwa, że ufunduje przyjmie na cześć Marsa właśnie z tym przydomkiem Pultor, podkreślającym ten motyw zemsty, świątynię na cześć właśnie Cezara.
kiedy ta świątynia została ostatecznie ufundowana, to już jest inny moment, to już jest po wojnach domowych, kiedy już mamy Augusta i Pryncypa, to powiązane już troszeczkę innym motywem zemsty, mianowicie z sukcesem nad Paktami, kiedy to Augustowi udało się pomścić w sensie takim, że odzyskał znaki legionowe, które wcześniej Paktowie zagapili i to zostało też jako element propagandowy połączone, no po prostu ta pamięć już o Cezarze w tym momencie, o tej zemście się wyeksploatowała, dlatego jakby ten wątek zemsty został powiązany ze zwycięstwem paktyńskim. Ale tych monet jest rzeczywiście sporo, tam się pojawia również motyw bogini Nemesis, która też wyraża jednoznacznie ideę zemsty. Także rzeczywiście te emisje monetarne są tutaj znamienne w tej całej rozgrywce politycznej. Wspomniał Pan o tej początkowej, być może także późniejszej sympatii dla młodego Cezara ze strony legionistów, którzy rozumiem pozytywnie wspominali Jezi seniora. Jeszcze tej samej nocy policjanci w powiecie Wołowskim zatrzymali mężczyznę, który miał ponad 1200 sztuk amunicji i części do broni. Śledczym udało się uniknąć magazynu broni. Politycznie oczywiście ta lojalność, sympatia wynikała z dwóch rzeczy. Nie możemy zaraz zapominać rzeczywiście o aspekcie ekonomicznym, bo pieniądze zawsze odpychały istotną rolę i tutaj też odegrały, bo to, że mój Cezar został adoptowany, to też wiązało się z pewnymi jakby uciążliwościami, które polegały na tym, że Cezar zapisał w swoim testamencie legaty dla różnych grup, m.in. dla weteranów, dla legionistów i trzeba było te legaty wypłacić. No i tutaj, używając znowu kolokwializmu, młody Cezar się szantuł, ponieważ z własnej kieszeni wypłacił tym weteranom pokaźne sumy pieniężne, no więc to też jakby był ten element ekonomiczny z własnej lojalności, a tę kastiona medalu, no to była oczywiście ta magia imienia Cezara. Tutaj Cycelon w filmikach wyraźnie pisze, że legioniści poszli za młodym Cezarem urzeczeni właśnie magią jego nazwiska, co miało ogromne tutaj znaczenie. To tam były te dwa główne atuty na tym etapie w Czechach. A Armia była oczywiście źródłem sukcesu, czyli podstawą późniejszej władzy. Augustawie, więc jakby te były stosunki z Armią były tutaj kluczowe. Przyznaję, że Armia oprócz tych finansowych korzyści zapamiętała Cezara seniora pozytywnie. Oczywiście, no to chociażby w efekcie wcześniejszych jego licznych kampanii, tak, no więzi Polska z Cezarem były bardzo silne. Zresztą one później zostały też przeniesione na młodego Cezara, choć oczywiście nie wynikało to z faktu takiego jak w przypadku Cezara seniora, który był również znakomitym dowódcą, czego nie można powiedzieć o jego ideowym i realnym spadkobiercy, tak? Bo wiemy doskonale, że młody Cezar na tym polu nigdy się nie wykazał, ale z drugiej strony miał od tego, potrafił sobie znakomicie dobierać dowódców. I tak naprawdę jego prawą ręką przez ten wczesny okres jego kariery, a później także w okresie pryncypatu, był bliski przyjaciel Maryka Ryba, tak naprawdę główny autor jego większości sukcesów militarnych. No a później z kolei pojawił się Pasiek Bobie, dowódca z Tyberiusz, czy Germanik, adoptowany później również przez późniejszego cesarza Tyberiusza, którzy te wojny właśnie dla Augusta wygrywali. Także miał też znakomity dar do otaczania się naprawdę zdolnymi dowódcami, wybitnymi ludźmi, co też umożliwiło mu odpowiednie funkcjonowanie na scenie politycznej. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM ze studia w Poznaniu. Dr Paweł Sawiński z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu jest Państwa i moim gościem. Informacje już za 4 minuty o godzinie 11.40. Po informacjach wracamy do programu. Ale także ludzie, którzy będą świadomymi obywatelami, polskimi obywatelami, polskimi. I co do zasady jest to słuszne, no zobaczymy, czy to się uda wprowadzić. Czekamy na szczegóły w takim razie reformy edukacyjnej, czekamy też na szczegóły programu Za Życiem. Dziś w tym trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Posłanka sprawozdawczyni Bożena Borys-Szopa z Prawa i Sprawiedliwości wyjaśniała w rozmowie z Polskim Radiem, że jednorazowego wsparcia w wysokości 4000 zł dla matek rodzących
chore dzieci. Program przewiduje także zagwarantowanie diagnostyki prenatalnej, wsparcie laktacyjne tuż po porodzie oraz bezpłatne porady prawne. A do świadomości przebija się przede wszystkim ta kwota 4000 zł. Tak, ja myślę, że to niedobrze, że ona jest wprowadzana przez tych, którzy dyskutują o tym programie wyłącznie do tego jednorazowego, bo tak chyba przewiduje projekt ustawy, zasiłku czy tej zapomogi. Natomiast ja na to patrzę trochę szerzej. To jest kolejny element reformy, czy kolejny element zmiany wprowadzanej przez Prawo i Sprawiedliwość, które w istocie zmienia dosyć znacznie polski system społeczny i gospodarczy. To jest kolejny element socjalny, który Prawo i Sprawiedliwość wprowadza. I tutaj bardzo ciekawe jest to, że zresztą w Państwa serwisie także zostało to zestawione z informacją na temat zmiany systemu podatkowego, dlatego że na to trzeba znaleźć pieniądze. Na to też. Na to też. Bardzo wiele spośród... Znaczy, musimy sobie wszyscy uświadamiać, że zmiana modelu, który został tego modelu polskiego kapitalizmu i gospodarki rynkowej, który mamy w Polsce, zmiana z tego modelu i tego paradygmatu, który został wprowadzony na początku lat 90. wymaga także przebudowy fundamentalnej budżetu państwa. To znaczy podatki muszą być wyższe albo przynajmniej muszą być bardziej nierównomiernie rozłożone, to znaczy mówiąc najkrócej, bogaci muszą zapłacić więcej. I wszystko wskazuje na to, że rząd boi się tego. Z jednej strony oczywiście chce przy sobie utrzymać ten elektorat, który oczekuje reform socjalnych. Bo jeśli chce się przebudowywać strukturę społeczną, to trzeba te transfery pieniądza skierować trochę inaczej. No z drugiej strony wiadomo, że zmiana podatków, czy systemu podatkowego, a szczególnie zwiększenie podatków, no jest czymś, co nie jest popularne i może źle zostać odebrane przede wszystkim przez wyborców, także przez rynki, bo rynki, jeśli mielibyśmy iść w kierunku państwa coraz bardziej opiekuńczego, socjalnego, rynki we współczesnym turbokapitalizmie mogą na to zareagować no, w taki sposób, który będzie dla nas jako wspólnoty, dla nas jako państwa niewygodny. Jesteśmy, czy nam się to podoba, czy nie, uwikłani w ten światowy kapitalizm i nie jesteśmy już autarkią, która może, czy nam się to znowu podoba, czy nie. Nie jesteśmy ekonomicznie w każdym razie suwerenni i jest cała masa czynników, które zawiadujące polską gospodarką i polityką gospodarczą muszą brać pod uwagę. Stąd, jak myślę, to co mówił poseł Sasin, to znaczy to, że reforma podatkowa pozostaje w mocy, ale jest odłożona gdzieś tam, prawda, teraz słyszymy o roku 2018, z tego po prostu powodu, że jakiekolwiek majstrowanie przy systemie podatkowym oznacza pewne zagrożenia, żeby nie powiedzieć problemy. I widzimy od lat już właściwie ciekawy fenomen. Z jednej strony wielu Polaków przyjmuje z radością i uznaniem zmiany natury socjalnej zaproponowane przez rząd. Te programy cieszą się dużym poparciem, jak się wydaje. Ale z drugiej strony każda wzmianka o ewentualnym podniesieniu podatków wywołuje paraliż na stronie, po stronie rządzących i złość wśród wyborców. Wydaje się, że ja bym to czytał w następujący sposób. Brakuje nam wszystkim i to jest problem polskiej szkoły. Znowu wracamy do tematu przed serwisu. To się wszystko rodzinie, łączy. Bo sama to nie do końca chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że w budżecie pieniądze budżetowe to są nasze pieniądze. Tak dużo, buty, jak a teraz dużo pilnuje łóżka, żeby tu Jadwiga Grecja innego rodzaju danin publicznych, nie weszła tak do dużo łóżka. Będzie tych pieniędzy ja mówię, drzwi zamknę i ona to będzie spała. To jest bardzo naiwne jak myślenie, ją wpuszczę, to bo cała masa spała. Tych pieniędzy w systemach najróżniejszych jest marnowana. O tym też wiemy. Czcił pamięć Andrzeja Wajdy, był twórcą ponadczasowym i docenianym na całym świecie. Dzięki jego filmom świat mógł poznać lepiej i zrozumieć zawiłości polskiej historii, podkreślał przed chwilą marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Uchwała upamiętniająca zmarłego niedawno reżysera została przyjęta przez posłów przez aklamację. A w tej chwili w Sejmie rozpoczyna się już blok głosowań, w tym m.in. głosowanie w sprawie rządowego projektu Za życiem, zmianami w pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz nad wnioskiem o wotum nieufności dla minister edukacji Anny Zalewskiej. Rękę za odwołaniem szefowej resortu podniosą posłowie Nowoczesnej, PSL i PO. Minister edukacji krytykowała z sejmowej mównicy posłanka Platformy Elżbieta Gapińska. Dzieci, rodzice, nauczyciele nie chcą eksperymentu edukacyjnego, w dodatku motywowanego politycznie. Opiera się pani wprowadzić reformy, chociaż wiele wątpliwości.
Zgłaszają także koledzy z pani rządu, a ostatnio nawet pan prezydent. To jest najgorzej, a właściwie konkretnie nieprzygotowana reforma edukacji w historii oświaty w Polsce. Premier broni szefowej Ministerstwa Edukacji i zapowiada, że rząd przyjmie reformę już w przyszłym tygodniu. Brytyjski tygodnik Ekonomist poświęca duży artykuł Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego partii. Autorzy tekstu zwracają uwagę, że nieliberalna Polska pod rządami PiS-u stanowi spory dylemat dla Unii Europejskiej. Autorzy artykułu piszą, że to Jarosław Kaczyński rządzi krajem, a premier Beata Szydło jedynie wykonuje polecenia swojego lidera. Podkreślają, że szef PiS-u chce stworzyć swój model państwa, bo obecny uważa za niewłaściwy. Tygodnik przypomina, że zaraz po wyborach rządząca partia postanowiła przejąć kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym oraz publicznymi mediami. Dziennikarze powołują się też na wypowiedzi zagranicznych polityków, w opinii których Jarosława Kaczyńskiego jest w stanie zatrzymać jedynie kryzys finansowy wywołany zwiększającym się zadłużeniem. Słuchasz informacji TOK FM. Giżycko poprosi wojsko o czasowe wypożyczenie mostu. Władze tego miasta w województwie warmińsko-mazurskim starają się o wypożyczenie składanego mostu, by uniknąć paraliżu na drogach w czasie planowanych remontów. Już trwa remont kanału Niegocińskiego, a urzędnicy planują także budowę ronda na obwodnicy Giżycka. Kierowcy mogliby w tym czasie korzystać jedynie z mostu na kanale Uczeńskim, który w sezonie otwierany jest tylko kilka razy dziennie. Aby uniknąć paraliżu na wodzie i na drogach, miasto planowało zbudować tymczasowy most, ale ostatecznie z pomocą przyjdzie wojsko. Pełne wydanie informacji TOK FM w południe. Pogoda. Słonecznie w tej chwili na Mazowszu i w Łódzkiem. W centralnej Polsce pogodnie powinno być także do końca dnia. Na zachodzie i Pomorzu synoptycy zapowiadają przelotne deszcze, nasuwa szczęśnie śnieg. Na ten moment jak dziś w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie i Warszawie do 4 stopni, w Bydgoszczy i Łodzi ma być 5, 6 stopni w Szczecinie, 7 obiecują synoptycy, w Krakowie 8 ma być we Wrocławiu. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Diana Skaja, witam Cię Diano, również bardzo serdecznie. I teraz wyjaśnienie. Ojcu to nowy film Diany Pomorowskiej i Diany Skaji, który otworzy 4. Festiwal Filmowy Emigrant 2016. To jest fabularyzowany dokument. Panie na stałe mieszkają w Kanadzie. Pani Liliana Pomorowska, polska aktorka, reżyserka, producentka. Łączymy się ze studiem Radio TOK FM w Poznaniu. Skaja, tam jest dr Paweł Sawiński z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego powiem, tylko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pomyślałam sobie, że zapytam o ten debiut reżyserski, bo dla jednej z pań to jest debiut reżyserski, ale dla drugiej nie. Czyli dla pani Diany to jest współreżyserowanie tego filmu debiutem. Natomiast dla pani Liliany Komorowskiej innego rodzaju doświadczenia. Na starej kresowej ziemi. No i dla mnie to było bardzo ważne,
nasz statek, na którym była przewożona zatoka. Także to też jest dosyć ciekawa kwestia. Natomiast biorąc pod uwagę brutalizację życia politycznego, z jaką spotykamy się szczególnie w tym okresie tej trzeciej wojny, tak zwanej domowej, którą się określa te wydarzenia lat po śmierci Cezara do decydującej bitwy pod akcją, no dają nam więcej takich przypadków, takich sytuacji, kiedy rzeczywiście te głowy gdzieś tam wiążą. No, mamy taki też epizod związany z kolei z sytuacją na wschodzie, kiedy to jeden ze stronników Cezara, Dolla Bella, dopadł na wschodzie z kolei innego wroga Cezara, Trebonius, i też został on zamordowany. Jego głowa posłużyła początkowo jako rękawica, czy powiedzmy została wykorzystana przez tamtejszych legionistów, którzy mieli sobie nią wiać po prostu w piłkę nożną. Także tego typu opisy są dosyć spektakularne. No, tak jak pan powiedział, rzeczywiście ten motyw troszeczkę się wyeksploatował, no bo ostatecznie tak naprawdę Cezary Obłudzy zostali pokonani, zlikwidowani. Aczkolwiek on nie do końca jeszcze wówczas znika jakby z repertuaru propagandy w tym filmie młodego Cezara. On się będzie jeszcze pojawiał w kontekście chociażby tak zwanej wojny peruzyńskiej, która miała miejsce w 41 roku. Ona jest związana z kolei tutaj z osobą brata Marka Antoniusza Lucjusza, który został uwężony w tym mieście. Po upadku miasta źródła też przekazują, że młody Cezar miał wyselekcjonować spośród jeńców dokładna liczba, tam jest podana oczywiście, która też budzi pewne podejrzenie, 300, którzy zostali złożeni w ofierze na specjalnym ołtarzu poświęconym właśnie boskiemu Cezarowi, co też było takby nawiązaniem do tego motywu zemsty. Choć oczywiście nie wiemy, czy nie mamy pewności, czy ktokolwiek z nich był związany jakoś w sensie takim, że maczał palce w zabójstwie Cezara. Natomiast oczywiście znowu młody Cezar ten element wykorzystał w swojej propagandzie. No, generalnie on zanika już ostatecznie po mniej więcej po układzie Brundizium z 40 roku i pokazuje, że on też po prostu przestał być na tyle użyteczny. A tak naprawdę tego koniunkturalizmu młodego Cezara dowodzi tutaj to, że zabójcy jeszcze żyli, prawda, bo kilku z nich jeszcze wiemy, że został ukarany. Ostatni tak naprawdę zostali straceni dopiero po bitwie pod akcją, właśnie tego Kasjusza, między innymi Kasjusza Parmeńskiego, który został stracony dopiero po akcji. Ale ze względu na jakby spadek użyteczności tego słowa, no bo już Wolski miał po prostu było nasycone tym faktem, że zabójcy zostali jednak ukarani, to ten slogan z repertuaru propagandy Oktawiana powoli zaczyna znikać. Rozumiem, że ten motyw, ta strategia zemsty też troszeczkę czasami zapędzała się zbyt daleko, czyli osoby niewinne, a może niezwiązane z zamachem na Cezara, padły jego ofiarą. Oczywiście, no taka jest polityka, no on tutaj młody Cezar bardzo sprytnie to wykorzystał, chociażby, żeby znowu trzeba tutaj wspomnieć o tym, że wprawdzie triumvirat został zawarty, republikanie pokonali Cezara pod Filipi, ale znowu doszło do pewnego konfliktu między młodym Cezarem a Antoniuszem i znowu wykorzystał ten motyw bardzo sprytnie młody Cezar, szkolując Antoniusza, że ma w swoim otoczeniu osobę, konkretnie chodziło o Kreniusza Domicjusza Romana Barbusa, który został skazany również wcześniej w procesie o oskarżonego i skazano o zabójstwo, że maczał, prawda, czy brał udział w spisku, aczkolwiek prawdopodobnie nie miał z tym nic wspólnego, ale to oczywiście nie przeszkadzało, aby pokazać opinii publicznej i wojsku, że Antoniusz w dalszym ciągu swoich zwolenników czy w swoim otoczeniu ma osoby zamieszane w morderstwo deptatane. Także znowu mamy do czynienia z pięknym tutaj koniunkturalnym traktowaniem tego slogana. Jak pan tę strategię ocenia, taką strategię polityczną, właśnie bycie mścicielem śmierci, to znaczy młodzi na pomszczenie śmierci swojego ojca, po prostu jak to się kolonii, tak? Znaczy, odniósł, można powiedzieć, że Oktawian odniósł sukces, ale zostałem się z punktu widzenia strategii politycznej. Ja byłam strategia była oczywiście jedyna, jaką mógł na tym momencie, mówię o początku jego zupełnej kariery, czyli zaraz kiedy pojawił się w Rzymie po zabójstwie Cezara, to był tak naprawdę jeden z głównych sloganów, na którym mógł budować swój kapitał polityczny. Tym bardziej, że tak jak już powiedziałem wcześniej, Antoniusz, który sam jak mówił, podkręcił te nastroje przeciwko właśnie zabójcom Cezara, kiedy to podczas pogrzebu Cezara, który zupełnie wymknął się jakby spod kontroli, bo pierwotnie zamierzano Cezara spalić na polu marsowym i pochować w
obok właśnie ciekawowcom poświęconym jego córce Julii. To wszystko wydarzyło się na forum, tak, ponieważ Antoniusz nakazał pokazać woskową kukłę Cezaja oraz jego skrawioną szatę pobudzonemu Plebsowi Miejskiemu i ten wpadł w fobię. Generalnie doszło do takiej sytuacji, że ciało Cezara zostało spontanicznie spalone, a te nastroje przeciwko antyrepublikańskiej, te przeciwko zabójcom Cezara zaczęły bardzo mocno narastać. Tam wiele osób w efekcie tych wydarzeń zginęło, też niekiedy przez przypadek padło ofiarą tego tłumu, ale ten slogan rzeczywiście na tym etapie karieri, przynajmniej to dowódcy potwierdzili, z pewnością młodemu Cezarowi bardzo pomógł w zbudowaniu jego tożsamości politycznej, jakby w legitymizacji jego władzy, przede wszystkim w zbudowaniu autorytetu w oczach legionów weteranów, zdemobilizowanych później oczywiście tego plebsu miejskiego, który tutaj brzmi bardzo istotną rolę, że niewątpliwie, no później to, jak tak już powiedziałem, straciło swoje znaczenie i ważniejszą rzeczą stało się w momencie konfliktu z Antoniuszem znalezienie innych mechanizmów, które miały zdyskredytować Antoniusza i doprowadzić do jego upadku, a to jest jakby już odrębny temat. Rozumiem, że na samej zemście, na samej idei pomszczenia śmierci nie da się zbudować kariery politycznej, a więc Oktawian oprócz motywu zemsty musiał też używać innych argumentów. Oczywiście, to co pan mówi, to jest tylko pewien moment, kiedy on był, kiedy, że tak powiem, było zapotrzebowanie społeczne, czy powiedzmy takie nastroje, które do tej zemsty dążyły, ale kiedy to już ta zemsta się spełniła, takim momentem było oczywiście Filipino, to rzeczywiście ten slogan stracił swoje znaczenie i w momencie konfliktu z Antoniuszem młody Cezar sięgnął do zupełnie innego repertuaru w swojej propagandzie. No i tam oczywiście zaczyna się, prawda, przeciwstawia się on jako obrońca tradycji italskiej, tradycji rzymskiej, samemu Antoniuszowi, którego zaczęto pokazywać jako marionetkę, prawda, w rękach Kleopatry, w otoczeniu której zupełnie zniewieściał, w otoczeniu której praktycznie zatracił swoje cechy godne Rzymianina. Więc to jakby zupełnie inne hasła, w zależności od kontekstu, zaczęły się pojawiać. I one też w jakiejś mierze okazały się skuteczne, a strzałem w dziesiątkę było ujawnienie treści testamentu Antoniusza. Nie wiemy do końca, czy ten testament rzeczywiście w takiej postaci, w jakiej młody Cezar go przedstawił, został sporządzony. Nie wyklucza możliwości, że odczytał testament po uprzednim spreparowaniu pewnych nim zawartych postanowień, aby jeszcze bardziej zaszkodzić tutaj opinii Antoniusza w oczach rzymskiego społeczeństwa. Także to jest tutaj jakby zupełnie inny wątek. A gdzie są większość objęcia Oktawiana Augusta jako cesarza? Każdy z tych właśnie ludzi, którzy... Największość z perspektywy oczywiście rzymskiego społeczeństwa, czy powiedzmy z perspektywy Rzymu, no jednym z największych osiągnięć będzie niewątpliwie wprowadzenie czegoś, co określa się mianem Pax Augusta, tak? A więc można powiedzieć, że Rzym po tym okresie kilkunastu, przez trwającym przez kilkanaście lat, czy nawet więcej, bo jeszcze w czasach przecież w pierwszym wieku przed Cezarem mamy też regularne wojny domowe, no możemy mówić, że nie ma już wojen wewnętrznych, tak? A więc społeczeństwo mogło wreszcie odsapnąć. Natomiast oczywiście wiele tutaj osiągnięć można wskazać w dziedzinie epidemii kultury, przede wszystkim dwa tygodnie temu w Ukrainie. No Rzym przede wszystkim staje się naprawdę znaczącym miastem, w tym okresie zostaje gruntownie przebudowany, mamy szereg inicjatyw budowlanych, no to jest faktycznie też bardzo wiele aspektów tutaj można by wskazać, które mówią o wielkości tego władcy, tak? No bo niewątpliwie, cytując tutaj klasyka, czyli Teodora Mommsena, można powiedzieć, że był obrzydliwym człowiekiem August, ale jednym z najbardziej znakomitych władców. Także i ta opinia w pełni w jego polityce, w jego dokonaniach znajduje swoje odzwierciedlenie. No mamy też, prawda, jeżeli chodzi o kulturę, mamy słynną trójkę wielkich poetów, którzy tworzą za Augusta, to są też osiągnięcia, które oczywiście wiążą się ściśle z pryncypatem tego cesarza. Ale przede wszystkim okrzyknięcie państwa i generalnie koniec tych niepokojów wewnętrznych. Społeczeństwo mogło wreszcie odsapnąć i spokojnie egzystować pod rządami jednego cesarza. Także to jest niewątpliwie zasługa tutaj Augusta. Zresztą sam Cezar jeszcze przed swoim zabójstwem mówił, że tak naprawdę na jego życiu bardziej powinno zależeć państwu niż jemu samemu, bo jeżeli on zostanie zamordowany, to państwem wstrząsną kolejne wojny domowe. No i tak rzeczywiście się stało. I August, jakby przywracając tą równowagę, zostając jedynym władcą imperium, rzeczywiście doprowadził do tego Pax Augusta, który tak po tylu latach wojen domowych przez społeczeństwo wyczekiwał. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie doktorze. Doktor Paweł Sawiński z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu był państwa i moim gościem. Informacje Radia Tok FM już za kilka minut o godzinie 12:00. Po informacjach Mikołaj Nizut i jego program. A dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a zrealizował Adam Czuraj. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl ukośnik audycje. Upraszcza się o wyłączenie telefonów komórkowych, nie dotykanie eksponatów, nie rejestrowanie dźwięku i obrazu, nie prowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek pozostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Wanat, zapraszam od poniedziałku do piątku po 17:40. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt smartfon LG X-Screen z 5-calowym wyświetlaczem i aparatem 13 megapikseli już za 749 zł. MediaMarkt. Zwykle zerowe są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest herbapek. Skuteczny zarówno w kaszel suchy, jak i w mokry. Dlatego herbapek to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki, początek i opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Też każdy lek właściwie jest naszą zagrażą twoim życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w przyczynach górnych dróg oddechowych są lekarze utrudnione tuż dyżanie, przeciwwskazanie na wrażliwość na składniki leku, astma i stosować u dzieci, które chorują na grupę astma. Partnerem wydania jest Pralka. Wspominasz wakacje? Chciałbyś znów poczuć ich smak? Odwiedź zamirashop.pl i zamów oryginalne produkty z Libanu, Turcji, Grecji, Indii, a już jutro trafią na twój stół. Zamirashop.pl. Uglębi internetowy z żywnością orientalną i wegetariańską. Nowy autorski program Polskiego Radia 24 każdą niedzielę o 16:30. Zapraszam. Kartę płatniczą. Do końca listopada za każdy kurs w Warszawie, Krakowie i Trójmieście zapłacisz 50% ceny. Już teraz przesiądź się na MyTaxi i płać połowę. Szczegóły MyTaxi.com/50. Rabat 50% tylko w MyTaxi. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon Dejstwa w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz Dejstwa. Zmień szampon na Dejstwa. Poseł Sylwester Tułajew z PiS powiedział, że wyższą kwotę wolną uwzględni nowa forma podatku wprowadzona z początkiem 2018 roku. Zasadne jest zachowanie dotychczasowych zasad opodatkowania również w roku 2017. Zdaniem Marcina Rostowskiego z Instytutu Jagiellońskiego koszty procedury obniżenia wieku emerytalnego mogą okazać się problemem dla rządu. Poznać zawiłą polską historię. Sejm oddał hołd Andrzejowi Wajdzie. Amerykańskie przepisy pozwalają głosować na prezydenta nawet wyborcom przebywającym w kosmosie. Przepisy zostały ustalone 19 lat temu. Katowickiego holdingu węglowego ważne dla niej decyzje mają zapaść do końca listopada. Adrian Nocek, Kaczanowska zaprasza. Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie rozpoczęli blok głosowań. W Sejmie
zrozumieć zawiłości polskiej historii, napisali posłowie w uchwale upamiętniającej zmarłego niedawno reżysera. Autorzy uchwały przypominają, że Wajda był senatorem w latach 1989-1991. Dokument odczytał marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wspominając postać Andrzeja Wajdy, czy jego pamięci oddaje hołd za jego ogromne zasługi do historii i dla literatu oraz artystyczniką na przestrzeni lat. Proszę Państwa, posłów o przyjęciu uchwały przez aklamację. Andrzej Wajda, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, laureat honorowego Oscara za osiągnięcia życia i wkład w rozwój światowej kinematografii, zmarł 9 października w Warszawie, miał 90 lat. A w tej chwili w Sejmie trwa już blok głosowań, w tym m.in. w sprawie rządowego projektu za życiem zmianami w pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra edukacji Anny Zalewskiej. Francuski minister obrony nie kryje oburzenia decyzją polskich władz o zakończeniu rozmów w sprawie dostaw śmigłowców Caracal. Paryż jest zdumiony, także wypowiedzią ministra Antoniego Macierewicza, że komisji sprzedaży Rosji okrętów ministra. Jesteśmy nadal w Sejmie, łączymy się z Karoliną Lewicką, reporterka TOK FM rozmawiała z politykami PiSu. Pytałaś o te francuskie echa ostatniej wypowiedzi Antoniego Macierewicza. Moi politycy PiSu widzą żadnego problemu, stosunki polsko-francuskie są bardzo dobre, przekonuje mnie szefowa gabinetu politycznego premier Elżbieta Witek, a w trakcie mojej rozmowy z panią minister okazuje się, że polskie władze, mimo francuskiego i egipskiego dementi, nadal uważają, że okręty desantowe Mistral zostały przez Egipt sprzedane Rosji za symbolicznego dolara. Elżbieta Witek broni tej wypowiedzi Antoniego Macierewicza, która padła 20 października z mównicy sejmowej. Mamy polskiego ministra obrony narodowej, który podał nieprawdziwą informację dotyczącą sprzedaży Australii. Porządku obrad jest także projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym dotyczący utrzymania na dotychczasowym poziomie kwoty wolnej od podatku. O głosowaniu w Sejmie reporterka Polskiego Radia 66 i złożyli przysięgę, choć ustawa powołująca Wojska Obrony Terytorialnej nie została jeszcze przyjęta. Za nami burzliwa nocna dyskusja na ten temat. Dla jednych miliardy wyrzucone w błoto, dla innych wzmocnienie polskiej armii. Opozycja ostro krytykuje pomysł Antoniego Macierewicza, który chce powołania obrony terytorialnej. Były minister obrony Tomasz Siemoniak. Projekt Antoniego Macierewicza sprawi, że miliardy złotych nie trafią na najnowszy sprzęt armii zawodowej. Nie trafią na lepsze wynagrodzenia żołnierzy zawodowych, ale będą kierowane w kierunku projektu propagandowego. PiS odrzuca te argumenty, twierdząc, że to właśnie ten rodzaj wojsk składających się z ochotników motywowanych silnym poczuciem patriotyzmu może tworzyć skuteczną obronę przed ewentualnym atakiem. Inna informacja z Katowic. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski usłyszał 4 zarzuty przekroczenia uprawnień. Jak mówiliśmy już w TOK FM, Krzysztof Kwiatkowski 2 godziny temu ustawił się w katowickim Wydziale Prokuratury Krajowej. Wcześniej zapowiadał, że chce złożyć wyjaśnienia w sprawie dotyczącej obsadzenia stanowisk w najwyższej izbie kontroli. Słuchasz informacji TOK FM. Do końca listopada mają zapaść decyzje dotyczące przyszłości katowickiego holdingu węglowego. To czas potrzebny na rozmowy z bankami. Spółka winna jest instytucją finansową. Ponad miliard złotych z tytułu obligacji. Jak donosi reporter TOK FM Grzegorz Kozioł, problemy z utrzymaniem pracy mogą mieć pracownicy na powierzchni. Spółka, która musi zmniejszyć zatrudnienie o minimum 3000 pracowników, zbiera teraz wnioski od osób, które są zainteresowane skorzystaniem z osłon. Mówi Wojciech Jarosz, rzecznik KHP. Stan na koniec dnia 2 listopada to było 1534
złożyły wnioski przy 13200 zatrudnienie, także do zainteresowania jest duże. Ulicy Dołowi to jednak nie problem. Co z pracownikami warsztatów na powierzchni? Biur czy magazynów? Tam, gdzie się nabędziemy, musimy uwalić przekwalifikować. Żeby przenieść bezpośrednio do produkcji, tu prawdopodobnie może dojść do zwolnień, świadczy o tym fragment poniedziałkowego listu prezesa do załogi, w którym czytamy, że niektóre rozwiązania mogą okazać się bardzo trudne do zaakceptowania. Z Katowic Grzegorz Kozioł, TVP. Nie więcej informacji z kraju i świata na tok.fm.pl, a na naszej antenie o 12.20. Pogoda. Najpogodniej dziś jest w centralnej Polsce, na zachodzie i Pomorzu synoptycy zapowiadają przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie i w górach śnieg. Na termometrach dziś w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie i Warszawie do 4 stopni, w Bydgoszczy 5, w Szczecinie i Rzeszowie 6, 7 stopni, w Krakowie 8, we Wrocławiu. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Która będzie nas utrzymywała jako emerytów od 2050 roku, nie będzie w stanie tego utrzymać. Zdaniem Marcina Roszkowskiego z Instytutu Jagiellońskiego, koszty procedury obniżenia wieku emerytalnego mogą okazać się problemem dla rządu. Poprzedni rząd zostawił nam taką pułapkę obsejdową, bo z jednej strony jak 6 lat temu wcześniej do szkoły, jeszcze kontrolował ten proces i szybciej pojawiają się na rynku pracy, a z drugiej strony podobno został pan redaktorem Newsweeka, bardzo duży odpływ poprzedni rząd. Dobrze się panu to pytało. Być może jest moment, żeby to sprostować. Ja prowadzę fundację Węzły Pamięci, która jest taką fundacją zajmującą się polską tożsamością i dziedzictwem historycznym w Polsce. I nie usuwam zwyczaju zapraszać różne podmioty zewnętrzne do współredagowania swojego magazynu historycznego Niezły Historia. I rzeczywiście zredagowaliśmy tam parę numerów ostatnich, które były poświęcone właśnie między innymi polskiej tożsamości, różnego rodzaju mitom. Ale to już się skończyło i już nie jestem w tym projekcie. Natomiast bardzo jestem wdzięczny Niezwykowi za udostępnienie łamów naszej fundacji i mam nadzieję, że się ten numer dobrze czyta. No właśnie, bo sieć huczy, ale zostawmy działalność prasową. Ciekaw jestem, co będzie pan robił 11 listopada. Wybiera się pan gdzieś 11 listopada będę w Krakowie. No, tak, ale to na ulicy, ale nie będę świętował razem z PiS-em 11 listopada w jakichś zupełnie prywatnych historiach. W każdym razie nie wybieram się na manifestację. Trzy duże marsze w Warszawie, kilkanaście zgromadzeń jest zgłoszonych do ratusza. Jak pan sądzi, co z tego wyniknie? Największa manifestacja przed wydaniem deklaracji to ma być kot niepodległości. Dziś w Kantonie rozpoczyna się piąta międzynarodowa konferencja akademicka. Spotkanie polonistów. No tak, tylko zwykle wasze są tak układane, żeby się nie przecinały, żeby tym razem jest Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych. Na którym działa Wydział Polonistów jest jeden z czterech tego typu miejsc w Chinach, gdzie studentom oferowane są zajęcia w języku polskim. Do kantonu przyjechali również wykładowcy akademicy z Japonii i Korei Południowej, gdzie także istnieją ośrodki uczące tamtejszych studentów naszego języka. Za konferencyjne dni wypełnią wykłady i spotkania. Tytuł honorowego profesora Kantońskiego Uniwersytetu zostanie nadany Krzysztofowi Siedzieniowi, ambasadorowi RP Pyongyangu, który wcześniej pełnił swoją misję w Pekinie i Kantonie. W ramach spotkania również drugi ogólnochiński konkurs prasomówczy w języku polskim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. Wspólny mianownik przestał istnieć. Poznański sąd apelacyjny to przestał istnieć 11 listopada. Stał się od wielu lat, ale no, głód i niepokoje okolicznych. No jest to bardzo bolesne, ale też coś mówi o nas jako o wspólnocie, jako społeczeństwie. Jedna rzecz mnie w tym wszystkim niepokoi, to znaczy zakonne we Wschowie. Kim obowiązkiem władzy publicznej jest zachowanie porządku publicznego i pilnowanie i różne traktowanie wszystkich uczestników. Otóż już wypowiadał pański następca, dziś minister spraw wewnętrznych obecnego rządu, który jest odpowiedzialny za to, żeby był spokój na ulicach. I to jest jego odpowiedzialność, żeby nie dochodziło do burt. Równocześnie oskarża ludzi, którzy korzystają ze swoich konstytucyjnych wolności do manifestowania, o przygotowanie prowokacji, o chęć rozlewu krwi i różne inne tego rodzaju rzeczy, no to jest rzecz nie tylko niezrozumiała, ale prawdę mówiąc, no trochę przerażająca, ponieważ nikt nie wymaga od ministra spraw wewnętrznych, żeby oceniał manifestantów, tylko ma przypilnować porządku. To jest jego obowiązek.
zmian. A wygląda to tak, jakby pan minister Błaszczak się asekurował na wypadek, gdyby sobie nie poradził z tym wydarzeniem, czy podległe mu służby. I od razu mówił, że jeśli coś się będzie działo, to nie będzie nasza wina, tylko tych złych opozycjonistów. No, to są, prawdę mówiąc, standardy jak z Erdogana, a nie z państwa europejskiego. I mam nadzieję, że to była incydentalna wypowiedź pana ministra, że to się po prostu nie powtórzy. I mam nadzieję, że policja sobie poradzi z całym wyzwaniem, bo to oczywiście wielkie wzwanie organizacyjne. Trzymam kciuki za policjantów, żeby wszystko poszło bezpiecznie. Minister Błaszczak zapowiada, nie korzystamy policji do celów politycznych. No, poważne deklaracje. Tak, no my mamy tym samym teraz okazję sprawdzać to w aktyce wewnętrznych w dniach, miesiącach i latach. Z tym, że panie redaktorze, co to jest za pomysł, żeby trzeba było publicznie mówić, że policja, która jest częścią państwa, nie zostanie wykorzystana przeciwko, jak się należy domyślić, przeciwnikom politycznym. No, wniosek z tego, że zachodzi taka obawa. No, dokładnie, znaczy to trochę kuriozalne oświadczenie. To jest tak, jak państwo polskie nie będzie miło swoich obywateli, no, albo no, nie rozumiem tej deklaracji, ale zostawmy już to może. Panie ministrze, rozumie pan, o co tak naprawdę toczy się ten spór społeczny wokół 11 listopada? To znaczy, jakby to przełożyć na prosty język, czy my na tych ulicach spieramy się o to, kto jest przeciw Polakiem, kto ma prawo do słowa, patriota, kto ma prawo do słowa niepodległość. O co tu chodzi? Ja pan to rozumie? Panie lektorze, strasznie trudne pytanie. Nie chcę się od niego uchylać, bo sam nad tym się od dawna zastanawiam. Mogę... W Krakowie rozpoczyna się drugi europejski kongres obrony chrześcijan. Możemy powiedzieć tak, że mamy do czynienia z różnymi konkurencyjnymi modelami obywatelskości, patriotyzmu, wspólnoty Polaków. Ta konkurencyjność prowadzi w pewnym momencie do zderzenia. To jest proces, który narastał przez lata. To się nie stało nagle. Istotą takiego jednego z tych określeń jest wspólnota obywateli, czyli wspólnota, która nie musi mieć bardzo wyraźnego określenia typu narodowego, tylko wspólnotę celu, wspólnotę losu, wspólnego języka, miejsca zamieszkania. Nazwijmy ją tożsamością. Po drugiej stronie mamy zupełnie inny rodzaj patriotyzmu, który zakłada nie tylko bardzo wyraziste oddzielenie tych, o których można powiedzieć, że są prawdziwymi Polakami, ale budowanie wspólnoty na pewnym rodzaju wykluczeń reszty. I pewnie panu teraz przychodzi do głowy klasyczny przedstawiciel tej drugiej opcji, zwykle krótko ostrzeżony w koszulce z emblematami patriotycznymi, równocześnie zapalony kibic swojego klubu i którego czasami może zobaczyć 11 listopada jako zasłoniętą twarz ku sprawozdawcy. Otóż nic takiego, to jest ten skutek. Skutek procesu, który chyba się zaczyna wszystkie procesy trochę elitarne. Otóż człowiekiem, który sformułował pierwszy raz tak wyraźnie doktrynę o tym, że prawdziwych Polaków jest 8 milionów, a reszta właściwie nie istnieje, bo mógł w ogóle nie obchodzi. W domyśle w ogóle nas nie mógł obchodzić. Jest poeta Rynkiewicz. Ta myśla nawet to jest starsza historyczowa postać jako prawicy. I to się zawsze zaczyna od rozmów poetów, inteligentów, elit, gotów może o pewne ideały, po to, żeby potem one stały się poręcznymi narzędziami politycznymi. I tutaj trzeba szukać źródła tego podziału. Ten podział jest bolesny, ale jest też groźny, ponieważ być może jest pewien projekt budowy na nowo Polski. Żeby zbudować coś na nowo, to trzeba po pierwsze uznać, że to, co było złe, czyli tak naprawdę wrzucamy do kosza 25-26 lat niepodległości Polski z całym jej ogromnym dorobkiem, ale chcemy zbudować silną wspólnotę emocjonalną, to się musi budować poprzez w kontrze do innych. Czy to jest tak naprawdę droga dowojennowa? I wszystko jedno, czy będziemy w Hiszpanii, czy będziemy w różnych innych krajach,
które coś takiego przechodziły, to to jest ten sam mechanizm. Teraz MediaMarkt, kupując laptop Lenovo z procesorem Intel Core i5 za 2349 zł, komputer Kiano Slim Stick otrzymasz w zestawie. Uważam je za przesadzone i promowania nawet się rekonstruuje jako energię, jako historyk. Tutaj pisze, jestem tej słynnej sentencji, że historia się powtarza, to bardziej jako fasada. Spokojnie jestem, znaczy to chcę zwrócić uwagę na jeden fakt, że przynajmniej 1/3 naszych obywateli ma zupełnie inny pogląd na Polskę, na to, czym ona jest i na wspólnotę. I możemy się oczywiście przerzucać między sobą. To nie jest mój pogląd. Ja jestem przeciwnikiem tego poglądu. Uważam te poglądy za szkodliwe, za niebezpieczne. Wsparte szczególnie takim zmysłem politycznym Jarosława Kaczyńskiego, który cudownie potrafi grać na takich resentymentach. Ale panie redaktorze, jak będziemy mówić, jesteście faszystami, to dokładnie robimy to samo, co druga strona. Znaczy wykluczamy ich w ogóle ze wspólnoty. Znaczy na końcu musimy tą wspólnotę kiedyś zlepić. Także z tymi ludźmi, którzy myślą kompletnie inaczej niż my. O tym, jak to zrobić, porozmawiamy tuż po informacjach Radia Tok FM. Bartłomiej Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych, jest moim państwa gościem. A teraz na poważnie. Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania, wspierające odporność, najważniejsze, Na 17 teraz po godzinie MediaMarkt. Dwa komputery w cenie jednego. Kupując laptop lub komputer z procesorem Intel Core i5 lub i7, komputer Kiano Slim Stick otrzymasz w zestawie. I goście w naszym studiu. MediaMarkt. Cześć, ten dziadu! Nowy Żoliborz. Dzień dobry, kłaniam się. Dwa razy już pojawiła się nazwa Żoliborz, to oznacza, że... Znaleźli sobie reklamę, wiesz, w postaci piosenki dziadowej. Idę o zakład, że większość osób, słysząc nazwę Żoliborz, myśli sobie, 30 elegancka lat dzielnica było. Warszawy. Tymczasem my chcemy mówić może nie o problemach, ale o pewnych wyzwaniach, jakie wiążą się z przyszłością Żoliborza. Zgadłem? Tak, zgadza się. Mateusz Dornik. Jakie to wyzwania, te najważniejsze? Zacznijmy od południowego Żoliborza. Muszę najpierw powiedzieć, zacytować Muńka Staszczyka z zespołu Filar, który mówił zielony Żoliborz, pieczony Żoliborz. Bardziej bym się pochylił nad tą kwestią tego zielonego Żoliborza, bo jesteśmy, zdaje się, w kontekście tego, co się ma wydarzyć w najbliższych miesiącach, no to jesteśmy bardziej zieloni niż pieczeni. Bardzo dużo się będzie działo na Żoliborzu, nie tylko na południowym, ale na całym. Albo być może te działania, które będą działy się na Żoliborzu Południowym, będą miały spore odbicie na całym Żoliborzu. Pierwsza rzecz, najistotniejsza, to jest kwestia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie wykładany na przełomie listopada i grudnia. On się tworzy i tworzy i tworzy od lat już właściwie. Tak, ja literalnie 2 lata spędziłem, kolokwialnie mówiąc, łażąc za tym do ratusza i powiedzmy, że udało się już chyba to wyłazić. Na przełomie listopada i grudnia ma być wyłożony i ten plan, myśmy uczestniczyli w uwagach, w składaniu uwag do niego wraz z Urzędem Dzielnicy Żoliborz, składaliśmy swoje uwagi i chodziło o to, żeby zadbać o interes mieszkańców, bo dotychczas sporo części w całej Warszawie, sporo miejsc nie ma planów miejscowych, a to powoduje taką frywolność w kwestii zabudowy. Deweloperzy mogą w zasadzie robić co chcą, zgłaszają się o wydanie warunków zabudowy do miejscowego urzędu i te warunki na ogół dostają, no i powiedzmy, że robią sobie co chcą, a plan temu zapobiega i my w związku z tym chcieliśmy się trochę temu przyjrzeć i spowodować, żeby to dla mieszkańców było bardziej akceptowalne. A jak to się stało, że tego planu przez tak długi czas nie było? No tutaj nikt nie rzucił potrzeby, żeby powstał. Antoni Orzeski. No, która jest bolączką dla całej Warszawy, a nie tylko Warszawy, dla wielu miast Polski, że
bardzo wolno idzie uchwalanie tych planów przestrzennych. Niestety wiele osób upatruje tego, że tak jak Mateusz tutaj powiedział, plan wiąże ręce deweloperom, że w tym momencie, kiedy plan... Znaczy może nie tyle wiąże ręce, co ogranicza ich dowolność. Ogranicza ich dowolność, no, wiąże w tym sensie, że pewne narzuca pewne rozwiązania, gabaryty, na przykład gęstości zabudowy są ściśle określone. I dla wielu inwestorów no, jest to traktowane jako właśnie rzecz, która pogarsza parametry inwestycyjne. Natomiast z mojego punktu widzenia, jako osoby, która mieszka na tym starym Żoliborzu, który został zaplanowany dokładnie w okresie międzywojennym i został przepięknie zbudowany. Tam mamy zabytkowe osiedle WSM, w warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, mamy Żoliborz oficerski, Żoliborz urzędniczy. To są takie miejsca, które właśnie widać to, że gdy się zaplanuje coś, a dopiero potem się zacznie budować, taka przestrzeń, w takiej przestrzeni dużo lepiej się żyje. Tutaj jak szliśmy do radia, rozmawialiśmy, że nawet mały fragment, który został ostatnio zbudowany na Żoliborzu, Żoliborz artystyczny, takie osiedle, gdzie deweloper akurat już miał narzucone pewne ramy planu, nagle się okazało, że to osiedle zostało tak zbudowane, wpasowane, że po pierwsze deweloper może żądać większych pieniędzy za swoje mieszkania, dwa zgarnia nagrodę teraz, czy też nominację do nagrody architektonicznej prezydenta Warszawy, więc paradoksalnie można powiedzieć, że z punktu widzenia dewelopera z jednej strony tak, będę miał ograniczenia inwestycyjne, ale taki plan może spowodować to, że miejsce będzie bardziej chętne inni ludzie do kupienia, bo będą mieli wrażenie, że ten plan im gwarantuje to, że będą mieszkać w dobrej okolicy. No i to jest cała rzecz, o którą walczymy tutaj wspólnie z Mateuszem, żeby ten Żoliborz nadal pozostał taką dzielnicą najbardziej zieloną i najbardziej przyjazną, taką dzielnicą w ludzkiej skali, żeby tutaj właśnie był takie poczucie, że miło się mieszka, miło się jest. Będzie podatku. Zapewniał jednocześnie, że nie ma żadnych propozycji podniesienia podatków z 19 do 40%. Słuchasz informacji TOK FM. Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen twierdzi, że nie manipulował pomiarami spalin i nie naruszył unijnego prawa. Przekonuje, że nie jest zabronione montować urządzenia, które zmienia skład spalin podczas pomiaru. Zdaniem niemieckich mediów, stosując tę strategię, Volkswagen próbuje uniknąć wypłacenia odszkodowań milionom klientów w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Dla odmiany koncern przyznał się do manipulacji i musi zapłacić ponad 16 miliardów dolarów odszkodowań i kar. 35 tysięcy turystów nocuje codziennie w Rzymie w nielegalnych pensjonatach i pokojach gościnnych, tak szacuje Federacja Hotelarzy we włoskiej stolicy i alarmuje, że wielokrotnie wzrosła liczba prywatnych mieszkań, które właściciele wynajmują, nie płacąc podatków. Tylko na jednym z popularnych portali proponujących apartamenty w Rzymie można znaleźć 23 tysiące takich ofert, tymczasem miejskie władze wydały jedynie 8,5 tysiąca pozwoleń. To wszystko teraz, kolejne informacje TOK FM o 12.40. Pogoda. Sporo słońca w centralnej Polsce, na zachodzie i Pomorzu synoptycy do końca dnia zapowiadają jeszcze przelotny deszcz, a na Suwalszczyźnie i miejscami w górach śnieg. Na termometrach dziś 4 stopnie w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie i Warszawie, 5 w Bydgoszczy i Łodzi, 6 stopni w Szczecinie, 7 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 8 we Wrocławiu. Jutro najpogodniej powinno być w okolicach Krakowa, Katowic, Lublina i Białegostoku. W centrum i na północy deszcz. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. No bo dzięki temu powiedzmy, że więcej miejsc takich zawodów będzie wchodzimy. Będzie możliwość, oczywiście nie ma nakazu, nie ma możliwości przemieszczenia mieszkańców do zakupu miejsca parkingowego, ale jeśli ktoś będzie chciał, to będzie miał możliwość kupić na przykład 3. Po to, żeby żona, czy tam mąż, razem parkować jeszcze jedno dla gości. Jeszcze musimy pamiętać, że to, co jest bardzo ważne w stanie, to jest minister spraw wewnętrznych, jest moim państwa gościem, który tuż przed informacjami liczną taką piękną, tylko na jakieś powiedzą piękną duchowską wizję odbudowy wspólnoty w Polsce. Są takie funkcje, pan wie, że w takie rzeczy ważne, jak funkcje oświatowe i w Polsce było mnóstwo, wydawało mi się kompletnie nierealnych, to w pewnym momencie się traci,
koncepcji, które potem się nagle okazywały niespodziewanie absolutną i twardą realnością. Bez powodu, dlaczego nie mielibyśmy już teraz przyjąć, że i tak będziemy musieli kiedyś skleić polską wspólnotę na nowo. Myślę, że to jest coś, nad czym warto myśleć teraz i pracować nad tym, nawet jeśli się ma puste ręce i nawet jeśli to się wydaje kompletnie daremne teraz. No, z jednej strony puste ręce, z drugiej strony baseball czy kastet. Tak się strasznie trudno rozmawia. No tak, tylko od faktu, że będziemy uważać, że ci ludzie dla nas nie istnieją, niech będzie baseball i mężczyźni nie być może i przybędzie. No to prawda, ale czeka nas, jak to mówi poeta, bardzo długi marsz. Panie ministrze, chciałbym, żebyśmy na moment zmienili temat. Wyjechali z Polski do 11 listopada i przyjrzeli się końcówce kampanii w Stanach Zjednoczonych. Końcówka niezwykle emocjonująca. Sondaże pokazują, że jest, mówiąc przed kołem w łeb, pomiędzy Hillary Clinton a Donaldem Trumpem. W czasie kampanii bardzo wiele oskarżeń. Przede wszystkim o prowokacje, sterowanie tą kampanią przez służby i przez hakerów zatrudnionych przez Kreml. Ciekaw jestem, jak pan z zawodowego punktu widzenia na to patrzy. No, ja mam takie poczucie, że Amerykanie odkrywają powolutku taką prawdę, która w Europie Środkowej ma swoich zwolenników, ale prawdę mówiąc, trudno się dziwić, a która sprowadza się do tego, że Rosjanie jest zwykłym partnerem, ale Niemiec Zachodowej szukającym swojego miejsca i chcącym poszerzyć pole dla realizacji własnych interesów. I z perspektywy Rosji mocarstwa pewnego resentymentu i takich tęsknot za imperium, obecny status quo na świecie jest nieakceptowalny. Znaczy jest nieakceptowalny w ogóle. I to, co im prędzej to status quo się załamie, tym lepiej dla Rosji. Przerabiamy to w Iraku, przerabiamy w Syrii, przerabiamy to także i na Ukrainie, niestety tuż obok nas.